Nazywam się Bran. Jestem magiem ognia, pracującym również jako detektyw w służbie kapitana Wulfgara. Co ja też wypisuję. Detektyw to zdecydowanie za dużo powiedziane. Ja jedynie służę radą i oferuję pomocną dłoń w okazjonalnym dochodzeniu. Zacząłem pisać ten dziennik, gdyż ostatnio wydarzyło się wiele niecodziennych rzeczy. Oprócz tego mam przeczucie, że ktoś może próbować się mnie pozbyć. Jeśli, broń i nosie, taka sytuacja faktycznie miałaby miejsce, ktokolwiek znajdzie ten dziennik, będzie wiedział, jakie kroki zostały już poczynione, a jakie jeszcze należy poczynić, by zakończyć to dochodzenie. Jednak zacznijmy od początku. Po bardzo niespodziewanej śmierci Lorda André, świeć i nosie nad jego duszą, dowództwo nad Strażą Miejską Corinis przejął Wulfgar, mój zleceniodawca, a zarazem dobry przyjaciel. Byłem wtedy we wczesnym okresie mojej służby jako nowicjusz i, jak się bardzo szybko przekonałem, nie umiałem wysiedzieć w jednym miejscu zbyt długo, więc chętnie podejmowałem się zadań, które wymagały częstych wizyt w mieście. W końcu służba Innosowi to czynienie dobra i walka z nikczemnymi wpływami Beliara. Siedzenie w klasztorze jedynie pozbawia mnie możliwości walki ze złem. Nawet pisałem o tym w swojej książce Rozprawa o kapłaństwie. Tak więc podczas moich pobytów w mieście nagromadziłem parę kontaktów z Straży Miejskiej i pomogłem im nawet wykonać parę zadań. Skoro służę samemu Innosowi, a Innos jest prawem, to znaczy, że mogę również służyć prawu. Zresztą mistrz Parlan zawsze mówił, że mam dociekliwy umysł, a sama Najwyższa Rada przyznała, że nikt jeszcze nie przeszedł próby ognia tak śpiewająco jak ja. Mam smykałkę do zagadek. Skoro Innos obdarował mnie takim talentem, dlaczego miałbym go nie wykorzystać do czynienia dobra? Pisałem o tym nawet w swojej książce Rozprawa o przeznaczeniu, ale teraz nie czas na to. Sprawa, której poświęcony jest ten dziennik, zaczęła się, kiedy otrzymałem wiadomość, że Wulfgar potrzebuje mojej pomocy tak szybko, jak to możliwe. Ucieszyłem się, bowiem nie miałem okazji zawitać do miasta przez dłuższy czas, więc zjadłem pospiesznie śniadanie i po porannej modlitwie opuściłem klasztor. Mistrzu Bran, czy mam posprzątać twą komnatę pod twoją nieobecność? Tak, dziękuję. To miło, że pytasz. Innos z tobą, przyjacielu. Chwała Innosowi! No proszę, jest i ojciec Matthias. Ojciec Matthias? Kto to taki? Nieważne, taki żart. Chodźmy do koszar i usiądźmy. Myślę, że mam coś, co na pewno cię zainteresuje. Wydaje mi się, czy jest wszędzie tak jakoś pusto. Port jest całkowicie zamknięty. Żadne statki nie mogą przepływać ani wypływać. Uprzedzając twoje pytanie, tak, to ma związek z dochodzeniem. No to zapowiada się ciekawie. Rozumiem, że nie bywałeś ostatnio w mieście. Nie, ostatnie kilka tygodni spędziłem na studiowaniu tomów poświęconych magii oraz filozofii, a w wolnych chwilach pisałem własne prace. Tak? Pozwalają ci jeszcze pisać książki? Może czasami moje poglądy faktycznie są nieco radykalne i trudne do przełknięcia dla kurczowo trzymających się tradycji, ale kiedyś zrozumieją. Rozprawa o kapłaństwie wzbudziła parę kontrowersji i napotkała kilka problemów z publikacją, ale w końcu nawet Najwyższa Rada przyznała rację moim tezom. Zresztą to teraz najmniej ważne. Opowiedz, jak wygląda sytuacja. Nawet nie wiem, od czego zacząć.
Dwa dni temu w porcie wieczorem odbyło się coś, co wygląda na zamach terrorystyczny. Zginęło troje ludzi, najprawdopodobniej niepowiązanych ze sobą w żaden sposób. Po prostu przypadkowa rzeź. Sekcję zwłok zrobiono, śmierć odbył tu we wszystkich trzech przypadkach. Za murem, na wysokości portu, straż znalazła trzy kusze, więc prawdopodobnie zamachowców było trzech. Nie znaleziono ani jednego z nich. Zaraz po zamachu zamknęliśmy port i wiążemy, gdzie popadnie. Jednak do tej pory zero postępu. A świadkowie? Przecież port to zatłoczone miejsce. Ktoś musiał widzieć, co zaszło. Właśnie dlatego po ciebie posłałem. Dobrowolnie zgłosił się do nas pewien mężczyzna, który uznał, że będzie zeznawał tylko i wyłącznie przed tobą. Co takiego? Przede mną? Jest pilnowany u nas. Możemy do niego pójść w każdej chwili. Chodźmy więc. Ojciec Bran! Złóż broń. Dzięki, możesz odejść. Ojciec jest tylko jeden, a ja jedynie działam w jego służbie. Usiądź i opowiedz, dlaczego mnie wezwałeś. Och, ja, ojcze, przepraszam, żem tak ojca z klasztoru wyrwał. Nazywam się Bodo. Ja ojca znam, jak pół Korinis, i powiem wszystko, co mnie spotkało. Wszystko zeznam, ale mnie pierw łaski in nosa trzeba. Co się stało? To wszystko przez to, żem był złym człowiekiem. Tylem nagrzeszył. To pewnie dlatego Innos mi przyjaciela odebrał, a on Bogu ducha winien. Czy Innos mnie jeszcze kiedyś wybaczy? Jeśli przysłużysz się prawu, a Innos jest prawem, niewątpliwie. Mój przyjaciel, Sekul, co tydzień chodził ze mną do portu kupować ryby. Ja też żem ryby kupował, to on mówił, a jak już idziesz, to weź mi też, tylko tam, gdzie zawsze. Ja gdzie indziej kupuję, ale on się zawsze upierał, że chce tam, bo mu lepiej te ryby smakują. Dawał mnie zawsze woreczek z pieniędzmi i szedł zapalić, a ja szedłem kupić. No i raz kupował, że mu te durne ryby, i nagle krzyk. Odwracam się, a tam ludzie na glebę padają. Wystraszyłem się i zawołałem do Sekura. On wyrzucił skręta i chciał wsiąść nogi za pas. Sekunda nie minęła, a on na glebę padał. I tyle go widzieli. Co się stało potem? Oj, żebym ja wiedział. Strach i rozpacz kompletnie mi oczy zamgliły. Ludzie krzyczeli i panikowali. Straż zaczęła się zbiegać. Jedynie pamiętam, że mnie ten handlarz ryby z dłoni wytargał i uciekł. Też się chyba o życie bał. Tak spanikował, że mi nawet sakiewki Sakura nie oddał. Czy to wszystko, co przychodzi ci do głowy? Jak Innosa kocham, to wszystko. Wierzę ci, jednak skoro zamach odbył się przedwczoraj, dlaczego zgłosiłeś się do straży dopiero dzisiaj? Co robiłeś wczoraj? Modliłem się dzień i noc. Co by mnie Innos zbawił, to przeze mnie Sekur padł. Przez to, że byłem grzesznikiem i złym przyjacielem. To specjalnie wziął jego, a nie mnie. Śmierć przyjaciela to kara gorsza niż śmierć własna. Ojcze, czy mnie Innos przebaczy? Koszary to nie miejsce na takie rozmowy. Udaj się jutro o świcie do kaplicy przy klasztorze. Będę tam na ciebie czekał. Dziękuję, dziękuję, ojcze. Czy to wszystko? Wszystko, przysięgam. Jak Innos zakocham, nic więcej nie wiem. Jesteś wolny. Wróć, jeśli jeszcze coś sobie przypomnisz. Czy wyczuwam w tobie konsternację, przyjacielu? Nie powiedział w sumie nic nowego. Wszyscy mówią to samo. Trzy trupy, strach, panika. Ludzie byli zbyt szokowani, by dostrzec coś sensownego. Jedynym punktem zaczepienia jest trzeci trup, ten cały Sekur. Więc dlaczego o to nie wypytałeś?
Obawiam się, że nic z tego faceta nie wyciągniemy, dopóki nie dostanie od ciebie rozgrzeszenia. Dajmy mu się najpierw uspokoić. Będzie bez końca biadolił o jej nosie, zamiast przejść do sedna. Bez urazy. Bardzo mądrze postąpiłeś. A wiara to sprawa mocno subiektywna. Każdy odbiera ją na swój sposób i próbuje nadać jej swój własny sens. Ty, chodźmy do portu. Pokażę ci miejsce zbrodni. Dobry pomysł. To tutaj, w tamtym miejscu za murem, znaleziono kusze. Niewielkie, wszystkie tego samego rozmiaru. Nasi strażnicy używają takich samych. Więc strzały prawdopodobnie padły z muru. Następnie zamachowcy porzucili kusze i uciekli w las. Też tak myślę, ale o co do cholery w tym wszystkim chodzi? Co ten zamach miał nam przekazać? Że mamy się bać? Ale kogo? Nie przypominam sobie, żeby w Korinis były jakieś większe organizacje przestępcze. A orkowie raczej nie bawiliby się z nami w taką ciuciubabkę. Trzy strzały, trzy odebrane życia. Ten świadek, Bodo, mówił, że dwa pierwsze strzały padły jakby naraz, tak? A trzeci nieco później. Wszystko działo się niesamowicie szybko, ale tak czy siak trzeci strzał padł odrobinę później. Pach, pach! Pach! Co ty robisz? Próbuję sobie wyobrazić, jak następowały po sobie strzały. Pierwsze dwa niemal równocześnie, trzeci nieco później. Pach, pach! Pach! Ten sprzedawca ryb do tej pory nie otworzył stoiska, a straż nie dała rady go jeszcze namierzyć. W jego chacie nie znajduje się nic podejrzanego ani kosztownego. To niepokojące. Jednak on nie mógł nikogo zabić, przecież wydawał Bodowi towar. Prawda, choć on wcale nie musi być głównym sprawcą. Mógł być w to mimo wszystko zamieszany, dać komuś cynk do strzału. Wątpię. Wtedy musiałby machnąć ręką lub się odwrócić, co mogłoby zdradzić pozycję zamachowców. Bodo nie wspominał, że sprzedawca ryb zachowywał się podejrzanie. Skąd pewność, że jego opis jest wiarygodny? Bardziej obchodzi go wiara niż fakt, że w Korini zdarzył się zamach terrorystyczny. Przyjacielu, nawet nie wiesz, jak chętnie ludzie zwierzają się magom ognia. Potrafię po tylu latach służby wyczuć, kiedy ktoś mówi prawdę, a kiedy kłamie. Wierzę, że jego opis jest wiarygodny. Nie zapominaj, że on dobrowolnie zgłosił się jako naoczny świadek. Zeznawał z własnej woli. Masz rację. Jednak nie wyciągniemy z niego nic więcej. Nie dopóki nasz przyjaciel Bodo nie zacznie nam dawać konkretnych informacji na temat tego całego Sekura. Zrobimy drugą sekcję i przyjrzę się jego zwłokom dokładniej. Spokojnie. Jutro o świcie udzielę mu rozgrzeszenia i podzielę się z nim swoimi naukami. On nie jest aż tak religijny, jak mogłoby się wydawać. Jest raczej zszokowany i zagubiony. Brakuje mu życiowej mądrości. Nie dość, że władasz ogniem, to teraz jeszcze zostałeś mentalistą? Wulfgarze, za długo już siedzę w świecie religii i filozofii, by nie móc rozpoznać człowieka zagubionego od spragnionego wiary. Kaplica to miejsce bardziej ustronne i przyjazne niż koszary. Tam na pewno opowie mi więcej. Mam nadzieję. Niezwłocznie zgłoś się do mnie, gdy czegoś się dowiesz. Jak najszybciej potrzebujemy informacji. Tak zrobię. No, dość już chyba widziałem na dziś. Udam się do klasztoru i tam pomedytuję w ciszy nad całą tą sytuacją. Powodzenia w dochodzeniu i do zobaczenia jutro. Bran, zaczekaj. Wybacz, że jestem nieco zgryźliwy. To wszystko przez... Wiem. Po prostu chcesz jak najlepiej. Też mi się ta sprawa nie podoba. Życie jest święte, lecz tak delikatne. Do jutra, przyjacielu. Bran, jak dobrze cię widzieć. Wzajemnie. Ponoć twoja nowa książka, Rozprawa o kapłaństwie, odniosła niemały sukces. Och, nie nazwałbym tego sukcesem. Po prostu wywołała parę kontrowersji w niektórych klasztorach, to wszystko. Podzielam twoje zdanie. Czytałem twoje dzieło i nie wywołało na mnie szczególnego wrażenia.
Czyżby znudziły ci się twarde zasady zakonu ognia i pragniesz więcej swobody? Chciałbyś być wolny jak mag wody? Zdefiniuj wolność, a powiem ci, czy tego właśnie bym chciał. Jestem teraz nieco zajęty, jak widzisz. Opowiadam ludowi przypowieści o Adanosie. Ich wiedza na temat Adanosa powinna być równie wielka, co na temat Innosa, jeśli nie większa. W takim razie życzę udanego wykładu. Ja powinienem wrócić do pracy nad swoją nową książką. Nazywa się Filozofia Chodzenia. Filozofia Chodzenia? Tak, chodzenie jest znacznie bardziej skomplikowane, niż się ludziom wydaje. Zawsze noszę przy sobie rękopis tej książki i dopisuję po kilka zdań, gdy podróżuję pomiędzy miastem a klasztorem. To już chyba mówi samo przez się, prawda? Nie używasz run teleportacyjnych? Nie, teleportacja zawsze daje mi zawroty głowy. Wolę podróżować pieszo. Podczas spacerów nieświadomie wyłączamy swoje ego. Pozwalamy, by myśli swobodnie przelatywały przez umysł. Stajemy się jednością z naturą. Chodzenie to pewna forma medytacji. O tym właśnie będzie traktować książka. Ciekawe. A rozumiem, że wiesz już o tym, co zaszło w porcie. Owszem, dziś poznałem szczegóły. To bardzo przykra sytuacja. Cóż, nie wszyscy zasługują na łaskę Adanosa. Mam nadzieję, że straż szybko znajdzie i aresztuje tych przeklętych zbirów. Wciąż mogą stanowić zagrożenie. Przynajmniej tu się zgadzamy. Czas na mnie. Żegnaj, Undariusie. Tak, żegnaj. Podczas spaceru do klasztoru wciąż powtarzałem sobie w myślach kolejność strzałów. Pach, pach, dwa pierwsze, pach i ostatni. Tego dnia nie mogłem skupić się na tyle, by pisać swoją książkę. Odłożyłem ją na stół alchemiczny, by napisać coś później, ale nic z tego nie wyszło. Zjadłem lekką obiadokolację i całą resztę dnia spędziłem na modlitwie. Jeden z nowicjuszy, Risztar, bardzo często wypytuje mnie ostatnimi czasy o moje przemyślenia natury filozoficznej. Często też oferuje mi pomoc przy sprzątaniu mojej komnaty. Jest dobrym i pojętnym uczniem, jednak nieraz zdarza mi się udzielać mu małostkowych odpowiedzi. To przez tę sprawę w Korinis. Coś w tym dochodzeniu nie dawało mi spokoju. Dlaczego ktoś miałby chcieć terroryzować biedne Korinis? Przecież to miasto nie ma zupełnie nic do zaoferowania. A do tego przez cały czas w głowie dudnił mi dźwięk spuszczanej cięciwy wyrzucającej bełt. Pach, pach! Pach! Nie spałem za dobrze, więc pomedytowałem trochę przy świetle księżyca. Nazajutrz po porannej modlitwie udałem się do kaplicy na spotkanie z Bodem. Nie sądziłem, że będziesz przede mną. Ojciec Bran! Mówiłem ci już, że nie jestem niczyim ojcem. Jedyny ojciec to ten, któremu służę. Mam nadzieję, że powiesz mi dzisiaj coś na temat swojego przyjaciela. A udzieli mi ojciec rozgrzeszenia? Najpierw spowiedź. Musisz oczyścić swoje sumienie. Powiedz mi wszystko, co wiesz o Sekurze. Ojcze, ja żem zdał sobie sprawę, że wcale tak wiele o nim nie wiem. Ja w stoczni pracuję, łajby buduję, a on akurat w dzielnicy portowej mieszkał. No i raz wpadł żem na niego. Kiedy to było? Ja wiem. Miesiąc, półtora miesiąca temu. I jak go poznałeś? A raz akurat, żem przerwę w robocie miał na posiłek i widziałem, że się jakiś taki obok stoczni kręcił. Tytoń w bibułkę zwijał i palił. No to wziąłem se swoją makrelę wędzoną, co mi matka zapakowała i poszedł żem do niego. Czy może czegoś nie potrzebuje, bo jakiś nerwowy był. A on mówi, że też by se rybę zjadł, tylko dopiero co ze skręta zwinął, to dał mi mieszek z pieniędzmi i poprosił, żebym mu kupił kilka szprotów. On tylko szproty jadał, zawsze od tego samego sprzedawcy. Dziwiło mnie tylko, że on tych szprotów nigdy na ladzie nie miał. Zawsze je spod lady wyciągał. Zaraz, czy on zawsze dawał ci pieniądze w jakimś worku? No tak. Więc nigdy nie widziałeś, ile było w środku? No nie. Co ja bym miał do cudzej sakiewki zaglądać? Mhm.
I co, potem normalnie od ciebie te ryby zabierał? No tak. Znaczy nie od razu, bo mówił, że jak pali, to mam póki co nieść. Bo nie chcę, żeby mu te ryby tytoniem śmierdziały. Chociaż moim zdaniem to szproty śmierdziały tak czy siak. Jak byliśmy koło stoczni, to wyrzucał skręta, wycierał ręce w koszulę i wtedy ryby zabierał. A ty nie widziałeś w tym nic nienaturalnego lub podejrzanego? No wtedy nie. Wie ojciec, praca w stoczni to nie jak na farmie, że się parę razy motyką machnie i gotowe. Trzeba robić, aż się zrobi, a to dużo czasu czasami zabiera. Przez to ja to tak za bardzo przyjaciół nie mam. Z matką mieszkam. Jak mnie los jakiegoś kumpla zesłał, to ja darowanemu koniowi w zęby nie patrzę. Rozumiem. A wiesz, gdzie mieszkał? Nie. Och, jestżem taki głupi. I nos mnie nigdy za to nie zbawi. Chodź, pokażę ci coś. No i co widzisz? Płot, znak, trawę. Parę drzew, kilka skał? Doprawdy, a ja widzę co innego. Co takiego? Ja widzę możliwości. Mogę pójść w prawo do Korinis, mogę pójść w lewo na farmy, mogę pójść naprzód do kolonii karnej, mogę zawrócić i pójść do klasztoru. Każda z tych ścieżek oferuje mi inne doświadczenia. Krocząc każdą z nich, stanę się innym człowiekiem. Każda z nich ukształtuje mnie w inny sposób. Życie nigdy nie toczy się jak prosta linia. Życie jest jak siatka, pajęczyna, tysiąca wyborów, miliona decyzji, setek różnych dróg do obrania. I to ode mnie zależy, dokąd pójdę. Najgorsze, co mogę zrobić, to stanąć w miejscu i pozostać w tyle, bo spotkało mnie w życiu coś przykrego. A kto stoi w miejscu, ten się cofa. Ja... Życie Maga Ognia nie jest usłane różami wierzmi. Miałem rodzinę, którą straciłem, przyjaciół, którzy opuścili mnie i których opuściłem ja. Ja też miałem 1000 decyzji do podjęcia, czasem te, które wydawały się lepsze, okazały się porażką i na odwrót. Ale w końcu wybrałem swoją ścieżkę i wiem, że jest ona dobra. Niektóre rzeczy po prostu się w życiu zdarzają. Ludzki umysł nie jest w stanie rozpatrzeć wszystkich, co by było gdyby, bo popadłby w szaleństwo. Twój przyjaciel Sekur niestety nie żyje, ale ty jeszcze tak, więc wykorzystaj to. Wybierz swoją drogę i po prostu nią krocz, zawsze do przodu. Nie zatrzymuj się i bądź dobrym człowiekiem. Inos za to wynagradza. Dokąd biegniesz? Nie wiem, po prostu biegnę przed siebie i zobaczę, co mnie spotka. W czymś pomóc? Nie rób nic głupiego, bo będę zmuszony użyć magii. Thank you.
A Wulfgar? We własnej osobie. Co ci się stało? Paru obywateli w porcie zawiadomiło strażników, że jakiś mag pojawił się znikąd i padł na ziemię, wykrwawiając się. Strażnicy przenieśli cię tutaj i opatrzyli. Prawie dostaliśmy zawału na wieść, że coś znowu stało się w porcie. Gdyby nie to, że teleportacja źle na mnie działa, może nie straciłbym przytomności. Nie wstawaj tak szybko, daj sobie czas. Masz rację, usiądę. Zostałem po drodze zaatakowany. Jeden bandzior zaszedł mi drogę, drugi zaatakował mnie od tyłu. Kiedy poczułem ukłucie, obudziła się we mnie adrenalina i zacząłem miotać ogniem na oślep, co ich odstraszyło. Zrobili podstawowy błąd. Uznali, że szata maga to nieopancerzony habit. W rzeczywistości pod czerwoną tkaniną znajdują się elementy utwardzanej skóry. A szedłem do ciebie ze spotkania z Bodem, który przekazał mi informacje o Sekurze. Może ktoś podsłuchiwał, może Sekur był w coś zamieszany i dlatego chcieli mnie usunąć. Tu możesz mieć rację. Zrobiliśmy jeszcze jedną sekcję, bardziej dokładną, i okazało się, że miał kontakt z narkotykami. Chłopcy trochę powęszyli i namierzyli dom tego Sekura. Jednak nie znaleźli nic oprócz niedojedzonych ryb gnijących na stole. Powinniśmy znaleźć tego cholernego Boda, wsadzić jego obesraną żyć do pierdla i porządnie go przesłuchać. Kryje Sekura, a teraz pewnie nam ucieka. I nosie, no to ja już teraz wiem, co tu się święci. Nie kłopocz się, Bodo nic nie wie. Nie wyczułby spisku, nawet gdyby ktoś podsunął mu go pod nos. To cud, że chłopak w ogóle wie, jak się nazywa. Skąd możesz mieć pewność? Bodo nie jest zbyt bystry, ale serce ma złote. Wierz mi, możesz go tu sprowadzić, ale będziesz jedynie marnował czas, bo on po prostu nic nie wie. A czas jest teraz niezwykle cenny. W porządku, ale jeśli coś pójdzie przez niego nie tak, to przymknę ciebie. Jeśli faktycznie chcesz kogoś przesłuchiwać, to lepiej znajdź tego sprzedawcę ryb. Sprzedawcę ryb? Tak. To od niego Sekur brał towar. Narkotyki były ukryte w rybach. O cholera. Zawsze kupował te same ryby, szproty. Domyślam się, że szprot to coś w rodzaju hasła, by zataić nazwę narkotyku. Sekur posyłał nieświadomego Boda po ryby, po narkotyki, prawdopodobnie jako dodatkowe środki ostrożności. Bodo mówił, że sprzedawca krył te szproty pod ladą i były kiepskiej jakości, więc prawdopodobnie były to zgniłe ryby, które służyły jedynie do tego, by przemycić w nich jakąś substancję. O takiej akcji jeszcze nigdy nie słyszałem. Ja też nie. Jest tylko jedno pytanie. Co nam to daje? Nie mam pojęcia. To wciąż nie rozwiązuje problemu zamachu, który jest teraz dochodzeniem priorytetowym. Czy Sekur nie mógł być z tym powiązany? Co z pozostałymi ofiarami? Najzwyklejsi obywatele i nic ich nie łączyło. Przesłuchaliśmy ich rodziny i przyjaciół i nic. To przypadkowe ofiary. Więc z tego wynika, że Sekur również był przypadkową ofiarą. No to wygląda. Przekopałbym każdy zakątek Korinis, gdybym mógł, ale nie mam tylu strażników. Ktoś wciąż musi pilnować miasta. Wysyłanie pojedynczych strażników na zwiad może być niebezpieczne. Zwłaszcza, gdy grasuje tam jakaś szajka zamachowców. Bran, co ja do cholery mam robić? Mogę pożyczyć od ciebie kuszę? Chciałbym coś przetestować. Oczywiście, na strzelnicy powinna jakaś być. A pozwolisz, że jeszcze raz rzucę okiem na miejsce zbrodni? Nie krępuj się, może akurat przyjdzie ci coś do głowy. Ja też postaram się coś wymyślić. Dzień dobry, przyjacielu. Będziesz miał coś przeciwko, jeśli pożyczę sobie jedną kuszę? Nic a nic. Dla sługi Nosa nasza skromna strzelnica zawsze stoi otworem. Dziękuję. Oddam niedługo. Inos z tobą. Chwała Inosowi. Wyszedłem za miasto zobaczyć, czy można wdrapać się na mur z zewnątrz. Jeśli nie ma się ze sobą drabiny, niemożliwe. Żadnej drabiny tam nie znaleziono, a przecież nikt z drabiną pod pachą by nie uciekał, więc ta opcja była skreślona. A zatem, zamachowcy musieli być obywatelami miasta i wdrapać się na mur od wewnątrz. Wróciłem do miasta sprawdzić, jak stamtąd można dostać się na mur.
Przy odrobinie wysiłku faktycznie się da, tylko jak 3 osoby miałyby to zrobić zupełnie niezauważenie? Niemniej, to miejsce wydaje się idealne na zamach. Widać stąd praktycznie wszystko, a głowa potencjalnej ofiary przy stoisku wystaje ponad kram. Darmowy i śmiertelny strzał w głowę. Sprzedawca ryb byłby jeszcze łatwiejszym celem, stoi odwrócony plecami. Tylko jeśli ktoś chce dokonać rzezi i strzelać do kogo popadnie, dlaczego nie wykonać pewnego strzału najpierw? Bodo stał przy stoisku i był zajęty kupowaniem ryb. Sprzedawca stał tyłem do zamachowca, był celem doskonałym. Więc dlaczego 2 pierwsze strzały padły w innym kierunku? I dlaczego ostatnim celem był Sekur stojący w oddali, a nie wystawiony na atak handlarz lub Bodo? Pach, pach. 2 pierwsze strzały padają 2 pierwsze ofiary. Pach. Ostatni strzał pada Sekur. Zaczyna się panika. Bodo jest zszokowany, handlarz odbiera mu ryby i ucieka, a zamachowcy porzucają swoje kusze i dają nogę w las. To po prostu nie ma sensu. Wulfgarze, oddaję kusze. Zamachowcy prawdopodobnie byli obywatelami miasta. Wiem, że to raczej niemożliwe, ale może dacie radę w jakiś sposób sprawdzić, czy w mieście nie brakuje paru mieszkańców? To jak liczę nieść był trawę na łące. Ale zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, ja wracam do klasztoru. Muszę coś napisać. I właśnie wtedy postanowiłem pisać ten dziennik. Pisanie dziennika lub pamiętnika to pewna forma komunikacji intrapersonalnej. Przelewanie myśli na papier jest... Zaraz. Gdzie moja książka? Mówiłeś coś, bracie? Nie mam przy sobie swojego rękopisu. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę. Nie widziałeś go może? Nie, nie wydaje mi się. Sprawdzałeś w swojej komnacie? Zawsze nosiłem rękopis przy sobie, ale pójdę sprawdzić. Masz ci los. Wulfgarze, moja książka zniknęła! W takim razie bardzo mi przykro to słyszeć, czy coś. Jestem teraz trochę zajęty, w końcu sam dałeś mi zadanie domowe. Chodzi o to, że ja zawsze nosiłem rękopis przy sobie i chyba straciłem go, gdy zostałem zaatakowany. Sądzisz, że nasłano na ciebie tych oprychów, by wykradli od ciebie jakąś książkę? Raczej wątpię. To nie jakaś, byle jaka książka, tylko moja nowa publikacja. Moim zdaniem to przypadek. Może po prostu ją gdzieś zapodziałeś. Po jaki grom ktoś miałby ci kraść książkę? Żebym jej nie wydał, albo żeby ją sobie przywłaszczyć i wydać jako swoją. Mógłby to zrobić tylko ktoś, kto czytał moje książki i prawdopodobnie za mną nie przepada. Chwileczkę. Ta, idź przesłuchać inne książki w swojej bibliotece. Może one coś wiedzą? I właśnie dlatego równowaga daje nam życie. W przeciwnym razie nic nie mogłoby istnieć w naszym świecie. Undariusie! Bran, to wielce niestosowne przerywać mi wykład. Mam do ciebie bardzo pilną sprawę. Bardzo proszę o wybaczenie wszystkich tu obecnych, ale niektórzy najwidoczniej nie mają dobrych manier. Będę kontynuował, gdy tylko uporam się z tą sytuacją. Dlaczego przerywasz mi tym razem? Zostałem zaatakowany przez 2 zbirów w drodze do miasta. Wydaje mi się, że ukradli moją książkę. Bardzo przykro mi to słyszeć, ale co ja mam z tym wspólnego? Właśnie to chciałbym wiedzieć. No nie, teraz chyba kompletnie oszalałeś. Nie dość, że przerywasz mój wykład, to jeszcze zarzucasz mi nasłanie na siebie jakichś bandytów. O nic cię nie oskarżam. Myślę jedynie, że to ciekawe, że moja książka ginie akurat wtedy, gdy dzień wcześniej powiedziałem ci, że zawsze noszę przy sobie jej rękopis i podróżuję pieszo pomiędzy miastem i klasztorem. Ktoś, kto nie lubi moich publikacji, a tym bardziej nie lubi mnie, miałby wystarczająco informacji, by zakończyć moją karierę pisarską raz na zawsze, a potem wydać moje dzieło jako swoje. Bran,
Wykazujesz ogromny brak szacunku nie tylko dla mnie, ale także wobec całego zakonu wody, bezpodstawnie zarzucając mi takie oskarżenia. Wiedziałem, że magom ognia dawno się w głowach poprzewracało, ale to już jest istny skandal. Zejdź mi z oczu! Risztar? Mistrz Bran, czy mogę z tobą porozmawiać? Oczywiście, chodź za mną. Nowicjusze chyba nie powinni wchodzić do tej komnaty. Wiesz, czego jeszcze nowicjusze nie powinni robić? Łoić wina, kiedy popadnie, a mimo to przez cały czas siedzą w spiżarni. Przynajmniej tak było za moich czasów. Siadaj, o co chodzi? Mistrz Bran, wiem, że pewnie myśli i mówi to wielu nowicjuszy, ale ja naprawdę wątpię, czy podołam życiu maga. Jeśli oczywiście nim zostanę. Bardzo często tęsknię. Tęsknię za dawnym życiem, starymi przyjaciółmi. Tęsknię za... cóż, kobietami. I tęsknię tak ogólnie. Sam nie wiem za czym. Jak radzić sobie z tęsknotą? Każdą wolną chwilę spędzam na modlitwie i proszę Inosa o wytrwałość. Ale nie wiem, czy to wystarcza. Ni Inos, ni Adanos, ani nawet Beliar nie jest maszynką do spełniania życzeń. A modlitwa nie działa jak dżin zaklęty w lampie. Albo w kufrze. Wierz mi lub nie, ale to bardzo ważne, że zadajesz sobie te pytania. Jeszcze ważniejszym jest fakt, że potrafisz przyznać się do swojej słabości. A słabość nie jest wadą. Wyobraź sobie sytuację. W pewnym lesie rośnie wysoki i potężny dąb, a zaraz obok niego mała, słabiutka sadzonka. Wydawać by się mogło, że dąb jest przy sadzonce niezniszczalny. Jednak co się stanie, gdy nadejdzie huragan? Silny dąb może zostać wyrwany razem z korzeniami, a słaba sadzonka będzie uginać się na wietrze, dzięki czemu przetrwa huragan. Widzisz, ja nigdy bym na to nie wpadł, gdy byłem w twoim wieku. Ba, wtedy nawet przed samym sobą bym się nie przyznał do słabości i zwątpienia, a co dopiero przyznać się do tego któremuś z magów. Zajęło mi całe lata, by w końcu przestać patrzeć w przeszłość i w pełni pojednać się z klasztornym życiem. Słyszałeś kiedyś o mędrcach z Wysp Południowych? Tak, słyszałem. Czytałeś ich dzieła? Niestety nie. W ich filozofii występuje pojęcie, które nazywają dukkha. Na nasz język słowo to jest tłumaczone jako ból lub cierpienie, jednak nie jest to tłumaczenie, które dobrze oddaje ideę dukkha. W pewnym sensie tak, chodzi o cierpienie, ale nie takie, jakie mamy zwykle na myśli. Bardziej chodzi tu o cierpienie płynące z braku trwałego zadowolenia lub trwałej satysfakcji naszych potrzeb. Wszystko przemija, każda radość, każda przyjemność. Możesz zjeść przepyszny obiad z najlepszym ciastem świata na deser i zapić najwspanialszym winem, jakie istnieje. Ale co z tego, skoro niedługo znów będziesz głodny? Jesteś ciągle zmęczony, pragniesz snu? Nie możesz doczekać się, aż wrócisz do domu i położysz się do łóżka. Ale co z tego, skoro znów obudzisz się niewyspany nazajutrz i znów będziesz chciał iść spać? Życie to wieczne dukkha. Narodziny to dukkha, starzenie to dukkha, choroba to dukkha, śmierć to dukkha. To o to ci chodzi, prawda? To nie tęsknota, tylko pewien dyskomfort. Brakuje ci trwałej satysfakcji z życia. Jak mogę sobie z tym poradzić, Mistrz Bran? Czy da się w ogóle przestać to odczuwać? Chcesz pójść na mały układ? Pewnie. Najpierw zostań magiem, a potem udostępnię ci odpowiednie książki. Każdy musi swoje wycierpieć. Życie ma całą gamę kolorów, których trzeba doświadczyć, tych ciemnych również. Żadna wiedza nie jest zakazana,
Jednak najpierw trzeba sobie na nią zapracować. Właśnie dlatego nowicjusze nie mają wstępu do klasztornej biblioteki. Skoro zakazanej wiedzy mowa, mistrz Bran, muszę się do czegoś przyznać. Bardzo lubię twoje dzieła i korzystam z każdej okazji, by trochę poszerzyć swoje horyzonty. Tym bardziej, że nie wolno mi zaglądać do biblioteki. Sprzątając twoją komnatę, zauważyłem na stole alchemicznym stos zapisanych kartek i przeczytałem parę zdań. Lektura tak mnie wciągnęła, że postanowiłem wziąć ją do siebie i przeczytać całą. Chciałem poprosić o twoje pozwolenie, ale nie było cię w klasztorze, więc pomyślałem, że szybko przeczytam i od razu odłożę na miejsce. Co? To ty zabrałeś mój rękopis? Mistrzu, przepraszam. Nie wiedziałem, co czynię. O nic się nie martw, po prostu... naj nosa, ale namieszałem. Czekaj tu, muszę coś załatwić. A ty co tu robisz? Nowicjusze nie mają tu wstępu. Wiem, że tu jesteś, magu ognia. Czego znowu ode mnie chcesz? Jestem ci winien przeprosiny. No coś takiego. Okazało się, że rękopis pożyczył bez mojej wiedzy jeden z nowicjuszy. A, więc nie dość, że wasi nowicjusze bezczeszczą święte artefakty, to teraz jeszcze kradną. Incydent z okiem i nosa to długa historia, ale to teraz nieważne. Chcę cię przeprosić. Ten dziwny zamach daje mi się we znaki. Wszędzie zaczynam przez to widzieć teorie spiskowe. A jako że mam świadomość, jak bardzo za mną nie przepadasz, naiwnie pomyślałem, że w końcu postanowiłeś się mnie pozbyć. Bran, to nie jest tak, że nie przepadam za tobą. Ciężko pracujesz, pomagasz straży, walczysz z występkiem. Pomagasz temu miastu zachować równowagę, której ono desperacko potrzebuje. Jedyne, za czym nie przepadam, to zinstytucjonalizowana religia, której Zakon Ognia jest zwolennikiem. Religia nie należy do instytucji, lecz do ludzi, o czym wy, magowie ognia, często zapominacie. Uważacie się za wysłanników Innosa, choć sam Innos istnieje przede wszystkim w sercach ludu. Wy nie jesteście jego awatarami, a wciąż jedynie ludźmi. Nie wiecie, czym jest harmonia. Chcielibyście ostatecznie przechylić szale na stronę Innosa, zupełnie zapominając, że całkowite oddanie się jednej ze stron jest zniewoleniem, które jest sprzeczne z ludzką moralnie niejasną naturą. W ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Innos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Sam doskonale wiesz, jak fundamentalnie skalany jest Zakon Ognia, prawda? Z twoich publikacji łatwo da się wywnioskować, że nie pochwalasz do końca klasztornego życia. Powinieneś zostać magiem wody. Nasz styl życia bardziej odpowiada twoim przekonaniom. I zapewne dobrze o tym wiesz. Dołącz do nas, Bran. Magowie wody działają i dbają o porządek świata, podczas gdy magowie ognia siedzą zamknięci w klasztorach. Obawiam się, że mimo wszystko ogień jest moim powołaniem. Jak sobie życzysz. Twoje przeprosiny przyjmuję, gdyż widzę, że są one szczere. Jednak by zachować równowagę we wszechświecie, niektóre rzeczy muszą pozostać w niezgodzie, jak ogień i woda. Gdy w matematyce dodamy do siebie dwa przeciwieństwa, i tak zawsze otrzymamy zero. Zaraz, w matematyce... A gdyby potraktować to dochodzenie matematycznie? Undariusze, jesteś geniuszem! Muszę lecieć do Wulfgara! Tak, jestem geniuszem. Wulfgarze, eureka! Co, znalazłeś książkę? Tak, ale nie o to chodzi. Matematyka, Wulfgarze, musimy pomyśleć matematycznie. Co takiego? Ten zamach, te strzały, to się nie dodaje. Musimy potraktować to śledztwo jak równanie z niewiadomą. Powiedz mi, co trzeba zrobić najpierw w równaniach z niewiadomą?
No cóż, jeśli o moją wiedzę matematyczną chodzi, to... Dobra, zapomnij. Przy równaniach z niewiadomą zawsze należy wykonać pewne założenia, na przykład, że niewiadoma musi być większa niż 0, mniejsza lub równa 1, albo że niewiadoma musi należeć do pewnego zbioru liczb. Jakie były nasze główne założenia do tej pory? Że musimy dokonać śledztwa? Nie. Po pierwsze, założyliśmy, że mamy do czynienia z zamachem terrorystycznym, a po drugie, założyliśmy, że zamachowców było 3. Przecież było. Nie, nie było. Kusze były 3. Założyliśmy, że zamachowców było 3, bo znaleźliśmy 3 kusze i padły 3 strzały. Więc załóżmy teraz, że zamachowców było mniej lub więcej. Co takiego, nie nadążam? Pach, pach, pach. 2 strzały niemal równocześnie, a ostatni sekundę później. Skoro zamachowców było 3, dlaczego pomiędzy 2. i 3. strzałem była przerwa? Moim zdaniem wszyscy powinni byli wystrzelić w tym samym momencie, jeśli było ich 3. Dlaczego więc 2 spuściło cięciwy jednocześnie, a 3. się ociągał? Nie mam pojęcia. Więc załóżmy, że... nie było ich 3. Załóżmy, że było więcej niż 3. Czy to miałoby sens? Tym bardziej nie. Jak niby tyle ludzi miałoby się niezauważenie wdrapać na mury? I po co, skoro strzały i tak były tylko 3? W takim razie musimy założyć, że niewiadoma musi być mniejsza niż 3, prawda? A więc ile? 1. 1? Jak niby jedna osoba miałaby wystrzelić z 3 kusz? To najbardziej pospolite kusze, takie same jak ma straż. Zauważ, że są one niewielkich rozmiarów, można je trzymać jedną ręką. 2 pierwsze strzały padły w tym samym momencie, bo zamachowiec jednocześnie wystrzelił z 2 kusz naraz. Ostatni strzał padł nieco później, bo najpierw musiał odrzucić 2 pierwsze kusze, złapać 3, wycelować i dopiero wtedy oddać strzał. Dobrze, tylko dlaczego ten zamachowiec nie ściągnął Boda, który stał bliżej kramu z rybami? Tylko Sekura, który stał dalej. Bo to wcale nie był zamach. To było zlecone zabójstwo upozorowane jako zamach, którego celem od samego początku był Sekur. Sekur bardzo zmyślnie próbował zatajać swoją tożsamość, więc znalazł sobie do pomocy naiwnego Boda, któremu zawsze zlecał kupowanie ryb. Jednak gdy Bodo się wystraszył i zawołał Sekura po imieniu, a ten się odwrócił, zamachowiec wiedział już, kim jest prawdziwy Sekur. Z jednej strony to niesamowite, ile wydarzyło się w ułamku jednej sekundy. Daj mi chwilę, by poukładać to wszystko w głowie. Czy jest tu Bran? Wybiegłeś spod mojej kaplicy, jakby gonił cię sam Beliar. Jestem ciekaw, co takiego się wydarzyło w twojej głowie podczas rozmowy ze mną, że uciekłeś jak oszalały. Undarius, chyba rozwiązałem zagadkę zamachu. A to ciekawe. To twój przyjaciel? Można mu ufać? Oczywiście, to mag wody. Strażnik równowagi. W porządku. Undariusie, możesz z nami zostać, jeśli chcesz dowiedzieć się o postępie dochodzenia. Skoro Bran ci ufa, to ja też. Byłbym zaszczycony. A zatem podsumujmy. Zbrodnia była zleconym zabójstwem upozorowanym jako zamach terrorystyczny. Zapewne by nas zmylić. Celem od samego początku był świętej pamięci Sekur. Zabójca był jeden i najprawdopodobniej był to obywatel miasta. Więc po pierwsze, dlaczego ktoś miałby chcieć pozbyć się Sekura? A po drugie i najważniejsze, kto mógł to zrobić? Sekcja wykazała, że Sekur był narkomanem, więc obstawiam typowe narkomańskie motywy. Albo wydał kogoś straży, by samemu sobie uratować tyłek, albo był komuś winien pieniądze za działkę, albo jeśli był dealerem, zachowywał narkotyki dla siebie, zamiast je sprzedawać. Jednak kto mógł to zrobić, to znacznie bardziej interesujące pytanie. Musiał być strzelcem wyborowym, skoro jednorącz strzelił z 2 kusz naraz, a potem wziął 3 i bez skuchy w ułamku sekundy namierzył Sekura. Ponadto były to kusze takie same jak te używane przez straż. Jasna cholera! Żeby was wszystkich chuj strzelił, skurwysyny! Zaraz. Ja go chyba skądś znam. W dzień zamachu widziałem, jak strażnik i jakiś mężczyzna biegnął w stronę koszar. Wtedy uznałem to za zdrowy rozsądek, bo uciekali od miejsca zbrodni,
a nie do miejsca zbrodni jak reszta motłochu. Jednak teraz... cóż... A więc nie ma wątpliwości. Ruga, dlaczego? Bo żegam tym zasranym Korinis! Już tyle czasu chciałem spierdolić jak najdalej stąd, ale za tę psią pensję strażnika ledwo da się kupić chleb. A co dopiero rejs do Myrtany? Gadaj co wiesz, albo ci dwaj tutaj przemienią cię w żabę, a potem wytargają ci kończyny zaklęciami. Zły glina, co? Więc mak ognia pewnie będzie tym dobrym. Daruj sobie te przesłuchaniowe sztuczki, Wulfgar. Tak czy inaczej powiem ci wszystko, bo nie mam nic do stracenia. Słucham. Jestem przypisany do nudnego jak flaki z olejem posterunku na strzelnicy, więc w wolnym czasie szukałem jakiejś roboty na własną rękę. Byłem niedawno samotnie na tropie kilku zbirów. Gdy dorwałem jednego z tych chłoptasiów i przycisnąłem odpowiednio mocno, wyśpiewał mi, że jest członkiem gangu, jeśli się go pozbędę, jego ziomki mnie dojadą. Oczywiście nie zrobiło to na mnie najmniejszego wrażenia i już byłem gotów wpakować mu bełt w czachę. Ale nagle zaczął gadać z sensem. Zaoferował hajs. Rzucił mi pod nogi grubo wypchaną sakiewkę z jego poprzedniego dealu w zamian za darowanie życia. Potem zaproponował jeszcze więcej za małą przysługę. Ja pierdolę. Wytłumaczył mi, że jakiś sekur sprawiał im kiedyś problemy. Zalegał z sianem za działki, raz chyba nawet zwędził trochę materiału, a potem zaszył się w mieście, więc nie mogli go dorwać. Narkomani mają jednak jeden problem. Jak już zaczną brać, to potem nie mogą przestać. Gang miał wtyczkę w mieście, facet był sprzedawcą ryb, jednak jeśli ktoś był dobrze poinformowany i znał parę słów kluczy, mógł kupić od niego niezły towar, który był kitrany w rybach. Oczywiście sekur od niego kupował, więc zaoferowali mi niezły szmal za ściągnięcie tego ćpuna. Zaproponowali drugie tyle za wyprowadzenie dealera z miasta w jednym kawałku. To wszystko dla pieniędzy, Ruga? Poważnie? Człowieku, dali mi tyle, że nie dość, że mógłbym sobie zarezerwować rejs do Myrtany najbardziej luksusowym statkiem, to jeszcze mógłbym tam zacząć żyć jak magnat. Zgodziłem się. Nie było żadnej innej opcji niż zabójstwo na odległość. W mieście nie ma żadnego odosobnionego miejsca, żeby móc go ściągnąć kosą pod żebro, więc upozorowałem zamach terrorystyczny. Musiałem zaatakować w biały dzień i to w miejscu, w którym sekur na bank musiał się pojawić, by kupić działkę, czyli w porcie. Wziąłem 3 kusze. Z 2 wystrzeliłem naraz, oburącz, a potem z 3 zdjąłem sekurę. Prawie strzeliłem nie w tego gościa, bo byłem święcie przekonany, że sekur to będzie ten przy kramie. Jednak po 2 pierwszych strzałach ten przy stoisku się odwrócił i zawołał do prawdziwego sekura po imieniu. Wtedy do mnie dotarło, że ten drugi był jedynie chłopcem na posyłki, więc wycelowałem w kogo trzeba i poszło. Kiedy strażnicy zlecieli się do portu i koszary były niemal puste, a w całym mieście wybuchło zamieszanie, skoczyłem z muru i pobiegłem z powrotem na strzelnicę, przy okazji prowadząc dealera. On dał mi szmal, a ja pozwoliłem mu w zamian uciec przez strzelnicę. Kasa jest w skrzyni na strzelnicy. Możecie ją skonfiskować i potroić za nią strażnikom pensję. I naprawdę myślałeś, że ci się to uda? Wszystko by mi się udało, gdyby nie ten wścibski mak ognia! Gdy ze strzelnicy widziałem, jak idzie do miasta, od razu wiedziałem, że będą kłopoty, a znalazłem się w potrzasku. Nie mogłem wypłynąć, bo zamknęliście port. Nie mogłem uciekać, bo od razu by wyszło, że to ja. Więc zrobiłem to, co robiłem, odkąd tylko przypisano mnie do tego jebanego posterunku na strzelnicy. Nic! Nie robiłem absolutnie nic i piłem gin z nadzieją, że łykniecie tę bajkę z zamachem. Za szmal, który dostałem od gangu, nająłem paru zbirów, którzy mieli sprzątnąć tego maga, ale oczywiście spartaczyli robotę. No i przy okazji wyjaśniła się sprawa ataku na Brana. Bran, chcesz osobiście przeprowadzić jego egzekucję? Nie wiemy jeszcze wszystkiego. Ruga, wiesz czy ten gang ma jakąś kryjówkę i gdzie się ona znajduje? Ten dealer, który uciekł przez strzelnicę, wbiegł pod górkę na lewo, więc zgaduję, że jeśli mają jakąś melinę, to musi być gdzieś w tamtych okolicach. Drogi się tam rozchodzą, prawda? Jedna idzie w prawo, a druga prowadzi w gęsty las. Powinienem posłać tam przynajmniej 2 oddziały na zwiat i znaleźć kryjówkę tego gangu, a dopiero potem wysłać grupę uderzeniową. Tylko cholera, nie mam na to wystarczającej liczby strażników. To raz.
a dwa, nie mamy czasu na podchody. Port był zamknięty już tyle czasu, że ludzie niemal zaczynają się buntować. Nikt nie chce być uziemiony w Korinis. Żebyś wiedział. W takim razie poślij jedną grupę strażników na zwiad, a drugą grupą będziemy my. Cóż, jest to jakieś wyjście. Jesteście tego pewni? Pójdę za tobą w ogień, jeśli będzie trzeba. Skoro ogień, to i woda. Równowaga musi być zachowana. Ja też się piszę. Ruga mógłby pójść z nami. Oszalałeś? Przecież ten śmieć przeprowadził zamach na twoje życie. Domyślam się, że karą Rugi będzie egzekucja. Skoro i tak ma wkrótce umrzeć, mógłby przynajmniej naprawić swoje błędy, pomagając nam. Racja. Nasz zamachowiec namieszał za bardzo, by nie strzeznąć po śmierci w wymiarze Beliara. Ale mógłby jeszcze spróbować odkręcić ten chaos. Ruga, pomożesz nam? I co mam teraz odpowiedzieć? Jeśli powiem, że nie, powiesicie mnie natychmiast jako największą zakałę ludzkości. Jeśli powiem, że tak, od razu pomyślicie, że będę kombinował, jak wam uciec. Jeśli powiem, że chcę pomóc, a naprawdę chcę, to i tak mi nie uwierzycie. Po prostu róbcie ze mną, co chcecie. I tak jestem już nikim. Nie mam nic do stracenia. Dobrze. Ruga, idziesz z nami. Miałeś do czynienia z tym gangiem, więc możesz być przydatny. Ale ostrzegam cię. Jeśli tylko zaczniesz coś kombinować, powyrywam ci nogi z życi na miejscu. Tak, jasne. Jestem martwy tak czy inaczej. Możesz być spokojny. Żadnych sztuczek z mojej strony. To przynajmniej ciekawsze niż warta na strzelnicy. Ja myślę. Jednak to wciąż tylko 4 osoby. To aż 4 osoby. Silny wojownik, a zarazem dobry przywódca, najlepszy strzelec w Korinis i 2 doświadczonych magów. Zgadzam się. Mamy większe szanse powodzenia niż jakiś mierny oddział strażników. W takim razie zaczekajcie tu. Wyślę 1 grupę na zwiad. Oni pójdą obok latarni w prawo, a my zapuścimy się w las. A ty pamiętaj, żadnych sztuczek. 2 magów macie na oku. Ty tu dowodzisz pod moją nieobecność. Jeśli strażnicy wrócą z wiadomościami, natychmiast po nas poślijcie. Powinniśmy stacjonować gdzieś w lesie za latarnią morską. Wszyscy gotowi? Gotowi! Dobra, idziemy. Tutaj powinniśmy się rozdzielić, tak będzie łatwiej wpaść na jakiś trop. Ja i Undarius pójdziemy wzdłuż ścieżki, wy sprawdźcie obszar wokół niej. A co do ciebie, psie? Specjalnie zostawiam cię z magiem, któremu chciałeś odebrać życie. Jeśli zrobisz cokolwiek głupiego, Bran nie musi szukać osobistej przyczyny, by spalić cię na popiół. Rozumiesz to? Pytam, kurwa, czy rozumiesz? Tak, jasne. To dobrze. Bran, po prostu pozbądź się tego śmieci, jeśli będziesz miał go dość. Bran, czy posiadasz pierścień z zaklętym ognikiem? Nie, dlaczego? W takim razie weź jeden ode mnie. Ja będę miał drugi. Jeśli któryś z nas znajdzie się w tarapatach, wystarczy tchnąć w ognika odrobinę magii, a pierścień zacznie pulsować energią. Gdy sygnał staje się coraz mocniejszy, to znaczy, że drugi pierścień jest coraz bliżej. Dziękuję, to bardzo sprytne rozwiązanie. Świetnie, tak będziemy mogli pozostać w kontakcie. Chodźmy, Undariusie. A ty, Ruga, pamiętaj, że mag ognia macie na oku. Chodź, bo się zgubisz. Nie zastraszysz mnie kulą ognia? Nie boisz się, że ucieknę? Wiem, że nie uciekniesz. Skąd? Po prostu wiem. Idziesz ze mną, czy nadal będziesz tak stał? Co jest z tobą nie tak, magu? Dlaczego nie jesteś na mnie wściekły? Zabiłem 3 osoby, a chciałem zabić i 4. Ciebie! Dlaczego mnie nie nienawidzisz? Czemu nie chcesz zabić mnie na miejscu? Czy coś by się zmieniło, gdybym cię nienawidził? Czy sytuacja by się polepszyła, gdybym był na ciebie wściekły? Jedyne, co może poprawić twoją sytuację i sprawić, że organy prawa może będą wobec ciebie bardziej łaskawe, to twoja pomoc przy naszym obecnym zadaniu. Ja sędzią nie jestem, więc nie zamierzam cię sądzić.
Magu ognia. Wiesz, jak mam na imię. Użyj go. Ja wiem, że czeka mnie egzekucja. Nawet jeśli zbawiłbym teraz świat, to czekanie na nieuniknioną zagładę jest gorsze niż sama zagłada. Jeśli nie jesteś na mnie na tyle wściekły, by zabić mnie na miejscu, czy mogę przynajmniej prosić o spowiedź? W tym momencie więźniowie skazani na śmierć mają prawo do spowiedzi przed egzekucją. Tym zajmuje się ojciec Parlan. Mogę poprosić go o udzielenie ci spowiedzi. Magu, proszę. Pierścień Undariusa zaczął pulsować energią, czyli coś znaleźli. W tę stronę. Pulsuje mocniej. Bran, Ruga, szybko! Undarius próbuje trzymać bandytów na odległość. Wulfgar, wbijaj się do środka i bierz tych z przodu. Ja zdejmę im łuczników. Osłaniajcie mnie! Korytarze się rozchodzą. Ja i Undarius na prawo, wy na lewo. Poddajcie się, a nie będę zmuszony użyć magii. Skurwysyny! Ruga, co robisz? I tak jestem martwy. Ruga! Wszyscy cali? Ktoś chyba zdołał mnie ugodzić, ale to nic. Znam zaklęcia uzdrawiające. Bran, gdzie Ruga? Rzucił się w wir walki i został zabity. A to tchórz! Dał się zajebać, by uniknąć konsekwencji za swoje zbrodnie. Mimo wszystko mam nadzieję, że ziemia mu lekką będzie. Prosił mnie o spowiedź, ale nie zdążyłem mu jej udzielić, bo musieliśmy biec wam na pomoc. I dobrze, ten ludzki śmieć nie zasługiwał na nic. Wulfgarze, Rugi już z nami nie ma. Twój gniew jest bezcelowy. Tracisz równowagę. Masz rację. Spadajmy stąd, już nic tu po nas. Nienawidzę przelewać krwi. Nienawidzę siebie za każdym razem, gdy muszę odebrać komuś życie. Jednak gdy ktoś zagraża mojemu życiu lub życiu moich przyjaciół, nie mam innego wyboru. Po tym wydarzeniu wróciłem do klasztoru, by dokończyć pisać ten dziennik. Zostawiam go tutaj. Nawet jeśli sprawa została rozwiązana, być może ktoś znajdzie odrobinę mądrości w moich zapiskach. Lub będzie miał punkt odniesienia, jeśli, broń innosie, coś podobnego wydarzy się w przyszłości. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak koniec. Koniec początku. Nowego początku. Najwyższa Rado, czuję, że zrobiłem w Korinis już wszystko, co mogłem. Teraz czuję prawdziwy zew wiary, prawdziwe powołanie. Chciałbym wyruszyć do Myrtany i pomagać ludziom tam. Korinis już mnie nie potrzebuje. Cóż,
Jeśli naprawdę taka jest twoja decyzja, nie pozostaje mi nic prócz uszanowania jej. Serpentesie? Ultarze? A więc rada zagłosowała. Jednak wyruszając do Mertany, nie będziesz już więcej podlegał pod zakon ognia w Korinis. Czy wiesz, co to dla ciebie oznacza? Tak, mistrzu, wiem, że nie jestem awatarem Innosa, a wciąż jedynie człowiekiem.